Cześć moi drodzy, dzisiaj witam Was w nowym polskim mieście, w którym ja jeszcze nigdy nie byłam. Może być ktoś już poznał, to Lublin. I pierwszy fakt o Lublinie, który ja już poznałam, bo ja jestem dzisiaj jakby taką małą grupą. Tutaj jesteśmy wszyscy, nasza wszystka grupa, ale ja opowiem o niej trochę później. No i właśnie ten pierwszy fakt, ja myślę, że to jeden będzie z najciekawszych faktów o Lublinie, bo on jest taki, wiecie, no jak ja lubię o jakimś życiu. No właśnie, to, że tutaj na gerbie miasta jest kozioł, który je winogrony. I to jakby przez to, że w średniowieczu było ciepło, jakby ta lubelszczyzna, trudne słowo do wymawiania, w ogóle ta miejscowość była ciepła i tutaj rosło dużo winogrony. Zaraz wszystko idzie jakby z powrotem i teraz już też są tutaj winogrony, ale nie tak dużo, jak było kiedyś. A my tymczasem jesteśmy na wzgórze zamkowym. Ja tak rozumiem, że od zamku tutaj nie dużo pozostało po potopie szwedzkim i tak dalej. No i patrzycie, jaki widok. Pięknie, super, ale szczerze mówiąc, no na pewno to jest nie najlepsze miejsce dla parkingu. Myślę, że urbanisty Lublinu też to rozumieją i nie będzie tutaj parkingu, będzie jakiś piękny widok na park na przykład. Ale super, że zamek jest tak na wzgórze i jest taki widok. Oprócz tego, że ja nagrywam filmiki w języku polskim, ukraińskim i tak dalej, ja jeszcze robię taką rzecz, że ja tworzyłam, zrobiłam taką online wycieczkę w języku ukraińskim po Krakowie. No i w ogóle interesuję się historią. No myślę, że to widać w moich filmikach. No i właśnie, ciekawy fakt tutaj w Lubelskim Zamku. Jest tutaj taka studnia. Na razie tam, ja tak rozumiem, że nic nie ma w środku, ale pan przewodnik mówi. Tak, nic nie ma i jest ona bardzo głęboka. Ale pan przewodnik mówi, że taka studnia w zamku była dlatego, no na przykład oblężenie. Ja tak rozumiem, że to kiedy zamek jest otoczony wojskami. I jeżeli by nie było możliwości podwięzienia wody z innego miejsca, to była taka studnia i jeszcze były tutaj w zamku cysterny, w których była zbierana woda. No a wydaje mi się, że dużo w jakich zamkach był taki system na przypadek oblężenia. A jeszcze czytałam, że na przykład w klasztorze w Tyńcu, że oni mieli własny browar i robili piwo na taki przypadek, bo woda może być otrujona i nie można ją długo trzymać w jednym miejscu, tak? A piwo można i dlatego u nich było piwo w klasztorze. Jeszcze jedna ciekawostka o Lublinie to, że tutaj nie ma tramwaju, ale jest trolejbus. A trolejbusy w ogóle są tylko w trzech miastach polskie. To jakby na odmianę od Ukrainy u nas, ja tak myślę, że no w każdym dużym mieście są trolejbusy. W Polsce tak nie jest, tylko w Lublinie, w Gdynie i w mieście Tychy, to tam około Katowic. No i właśnie w Lublinie są trolejbusy i nie ma tramwajów. I jesteśmy taką dużą grupą, tu dzieci różnego wieku są i ktoś to u pana przewodnika, że dlaczego to tak jest, że Lublin po prostu jest biednym miastem i nie ma pieniędzy na tramwaj. Ale to oczywiście tak nie jest. Pan przewodnik mówi, że to przez to, że Lublin znajduje się tak na wzgórzach. No i dlatego po prostu trolejbus jest wygodniejszy. Szczerze mówiąc, Lublin nie wygląda jak miasto bardzo bogate. No widać, że dużo kamienic jest w takim stanie, no, że potrzebują trochę remontu. Ale część kamienic jest już wyremontowana i wyglądają tak pięknie. Ale wiecie, jakiś jest urok tego miasta. Może być przez to, że ono jest takie jakby na wzgórze znajduje się. No, ale podoba mi się. Jeszcze jedna ciekawostka, to że widzicie, że ściany kamienic nie są takie proste, są jakby, no nie proste, nie wiem, nie pamiętam jak to po polsku, no to właśnie dlatego, że Lublin jest na tych wzgórzach, nie jest ziemia tutaj taka stabilna, no i to jakby wzmocnienie, ściany od początku były proste, no ale potem ich wzmocnili budowniki, żeby to po prostu wszystko nie upadło. A widzicie, jakie oni znaleźli wyjście, co zrobić z tymi kamienicami, którzy czekają na remont i jest na razie, i są na razie puste, robią takie stare zdjęcia, wydrukują ich w dużym rozmiarze i umieszczają w oknach takich domów. Ja myślę, że to bardzo, bardzo
fajny pomysł, no naprawdę. W najmniejszych miastach Polski są najbogatsze auta. No właśnie to był Rolls-Royce, ja nie wiem, co tutaj jest w Lublinie, ale no, takie samochody tutaj jeżdżą centrum miasta. Okej. No ale trzeba rozumieć, że Lublin jest nie małym miastem, w żadnym razie ma 300 tysięcy mieszkańców, coś takiego, to gdzieś dwa razy mniej od Krakowa. To jakby jeżeli w porównaniu do ukraińskich miast, w Mariupolu mieliśmy więcej mieszkańców, ale w Ukrainie to uważano raczej za małe miasto, ale w Polsce to dużo, dużo, bo Lublin, ja przeczytałam, że jest największym miastem na wschód od Wisły, coś takiego. Więc no, nie jest małe w żadnym razie. Ale jeszcze pomyślałam o innej ciekawostce powiązanej z tymi wszystkimi restauracjami i tak dalej, że Lublin jest mniejszy od Mariupola, tak, o którym już wspominałam, moje rodzinne miasto, ale w Mariupolu nie było tyle restauracji w ogóle, no jakby przez to, że miasto inaczej zbudowane, Mariupol jest młodym miastem, no w porównaniu do Lublina i do większości polskich miast, nie mamy tam rynku czy coś takiego, nie ma nawet takiej kultury, że może być taki duży płac, gdzie będą restauracje, kawiarnie i tak dalej. No i właśnie to mnie tak dziwi, że tutaj w Polsce, w każdym mieście, nawet małym miasteczku, jako nie wiem, na przykład Bochnia, jeżeli jest rynek, to tam będą restauracje, kawiarnie i tak dalej, będzie ich dużo i ludzie tam chodzą. To znaczy, że ludzie mają pieniądze na to, żeby chodzić w restauracje. Ja bardzo się z tego cieszę i to super, podoba mi się ta, nie wiem, kultura europejska. Tutaj w Lublinie jest brama krakowska. No oczywiście to przez to, że tutaj była droga do Krakowa. No i dobrze, że ona jest no, cała, ocalona. I tutaj trochę tak ścian my mamy. Pan przewodnik opowiadał ciekawą historię powiązaną z tą bramą krakowską i w ogóle z murami obronnymi, że oni byli zrujnowani, zburzeni przez to, że rosyjski car powiedział, że trzeba wszystko zrujnować. No i pan przewodnik nie ma czasu, ale powiedział, że no, jakąś ilość jeszcze innych obiektów to wtedy było zrujnowane, kiedy Polska była pod zaborami. I ciekawe, że w Krakowie było to samo. Po prostu w Krakowie byli Austriaki, tutaj byli Rosjanie. No i jakby ciekawostka dla mnie jest w tym, że ja tak rozumiem, że po prostu czas był taki, że wszystko to było zrujnowane, te mury, te bramy, bo oni już nie wypełniały swojej funkcji, ale przez to, że Polska w ten czas była jakby pod zaborami, to Polacy mówią zawsze w Krakowie, że to Austriaki zrujnowali, a tutaj w Lublinie Rosjanie. Nie w każdym polskim mieście jest danie takie popularne, takie danie fast food, takie danie, które jest sprzedawane na ulicy, ale w Lublinie jest ono i to jest super. To znaczy cebulasz. Kupiłam go, kosztuje 3,50. Cebulasz to po prostu bułka z cebulą. Jak mi powiedzieli moi kolegi, którymi przyjechałam, że to jakby jak obważanych w Krakowie, to tak cebulasz w Lublinie. No, będziemy próbowali. Już powiedziałam, że kosztuje 3,50, to nie pamiętam, ile teraz kosztuje obważanek w Krakowie. Myślę, że również tam gdzieś 3 zł, a może być nawet i mniej, więc cebulasz, no tutaj mamy cebulę, więc stąd może być i cena. Wygląda to po prostu jak taka bułka, takie pieciwo z cebulą, którą nie jest dużo. Czuć, że to cebulę i naprawdę tak czuć, że jakby ja byłabym gdzieś tam, nie wiem, u babci, u prababci, a jakby mama mojej babci, to jak po polsku będzie, w języku ukraińskim jakby babcia i probabcia, w języku polskim nie wiem, i to brzmi jakby ja gdzieś tam byłam. No, próbuję. Smakuje tak, jak wygląda bułka z cebulą. Zjadłam cały cebulasz. To smaczne, możecie to spróbować, to jak taka ciekawostka, jak uważane w Krakowie, to tak cebulasz w Lublinie i to super, ja bardzo lubię, kiedy są tacy lokalne jedzenie, lokalne jakieś rzeczy, oni jakby odróżniają miasto jedno od drugiego, przecież miasta teraz są bardzo podobne jeden od drugiego, więc bardzo cenne jest takie rzeczy, które ich wyróżniają. I czym jest dobrze związanie w grupie, że jesteśmy, mam po prostu wyjątkową możliwość. Ktoś już rozmawia w mikrofon, to Rada Miasta Lublin. No jakby tutaj nie można wchodzić normalnie, ale przez to, że my mamy taką zorganizowaną wycieczkę, my mamy tą możliwość. Razem z dziećmi byliśmy w Radzie Miasta Lublina
I tam radny opowiadał o różnych, o tym, się, co się dzieje w mieście, jakie inwestycje, żeby dzieci może być tym zainspirowali. Również był przedstawiciel Rady Młodzieżowej. To jest taka również ważna rzecz w Polsce, która mi bardzo podoba się, bo przez taką radę młodzieżową można dobyć znajomości, również jakieś umiejętności, żeby potem stać, no nie wiem, może być jakieś dziecko, które chce być politykiem, albo po prostu gdzieś tam obok polityki. No i właśnie, jesteśmy tutaj z dziećmi i ja myślę, że lepiej, żeby o tych dzieciakach tutaj i z Polski, i z Ukrainy, i co w ogóle, co to jest za projekt, gdzie ja zostałam zaproszona jako gość, a jest ta jakby wycieczka. Ja myślę, że opowie organizator tego wszystkiego, Jędrzej, który to zorganizował, kim on jest i co to w ogóle jest. To proszę minutkę po prostu uwagi. Ja jestem założycielem Szkoły Młodych Liderów Krakowa. Przyjechaliśmy z młodymi liderami Krakowa. To są dzieci w wieku 10 do 18 lat, które pochodzą albo z Ukrainy, albo z Polski, ale mieszkają w Krakowie i chciały się dowiedzieć więcej na temat samorządu w Polsce, na temat tego, jak mogą się zaangażować w sprawy społeczne. My natomiast zawieźliśmy ich do Warszawy wcześniej, teraz do Lublina, po to, żeby zyskały też inspirację do zmian w Krakowie, co będzie na naszych kolejnych zajęciach prezentowane przez nich. Kraków na pewno jest międzynarodowym miastem. Jest to miasto wielokulturowe i miasto Kraków na to właśnie stawia. Stąd też Kraków przyjął bardzo dużo osób, które musiały uciec z Ukrainy z powodu wojny. I większość naszych uczestników to są właśnie tego typu osoby. Co jest dla mnie osobiście bardzo inspirujące, to właśnie to, że te osoby już po roku mieszkania w Krakowie mówią po polsku i są zaangażowane w sprawy Krakowa. Dla nas jest to bardzo ważne, bo niezależnie, czy te dzieci zostaną w Krakowie i będą chciały żyć w Krakowie, będą wiedziały, jak działa Kraków, jak można się zaangażować w sprawy krakowskie. Natomiast jeżeli zdecydują się wrócić na Ukrainę, czy do Ukrainy, w sumie do Ukrainy, to wtedy będą wiedziały też bardziej, jak wprowadzać zmiany w swoich własnych miastach, w jaki sposób można reformować Ukrainę i w jaki sposób można zmieniać swoje otoczenie właśnie w swoich miastach w Ukrainie. A jeszcze tutaj na ratuszu możemy widzieć miasta partnerskie, słuchajcie, no ja po prostu nie wiedziałam, że gdzieś mogę zobaczyć tyle napisów miast ukraińskich. Tak, co tutaj jest z Ukrainy? Lwów, Iwano-Frankiwsk, Charków, Jałozo, Chiny, myślę, że co to za miasto takie w Ukrainie? Sumy, Równe, Rivne. Так, це у нас і що ще? Кривий Ріг. О, прикольно, клас. Ну і речь, яку я запам'ятав, теж радний оповів, що Люблін є містом, запам'ятав, як то ще називає, якби не місто партнерське Україні, але місто ратовник, таку ознаку дав тому місту президент України Володимир Зеленський. І просто президент міста Любліна був визваний на якесь таємне споткання, десь там, не вім, під Радомом, чи десь там в іншому місці. Нік не відділ, що то буде, бо була таємниця, бо воно то... Війна йде, то якби президент України, то ясно, що таємниця. Ну і поїхав він там, були там ще інші президенти міст, і отримав таку нагороду місто Люблін. Ну, бо є на границі, є місто на сході, ну і то не дивне. А ми надалі спецеруємо Люблінем, я вже єстем сама. І вічі, причеш, місто є таке, ну трохи... Я не можу сказати, що це занедбане, але бачиш, що не вистачає тут пенізи на все, не все в один день можна зробити. Ну і є тут якийсь урок, якби місто було. Дуже воно мені подобне є, може бути, через те каміння на підлозі, може бути, через те, що є таке на взгужах. В зашому року була в місті, яке називається Гьорліц. To niemieckie miasto, niemieckie-polskie, ono podzielone jakby na dwie części. No i właśnie bardzo podobny mi Lublin do tego Görlitza, do tej niemieckiej części. Nie wiem nawet dlaczego, bo no nie wiem naprawdę. A tutaj chciałabym wam pokazać, że jest taka nowa inwestycja. Ja nie wiem, co tu jest. To może być jakieś biurowce, to mogą być również jakieś mieszkanie. Ale chciałabym
jakby powiedzieć o tym, że ten budynek jest jakby zbudowany w nowoczesnym stylu, ale jest jakby jakieś jego fragmenty są podobnie do starych budynków, jak na przykład ta ściana z cegłami, ona również widzicie, taka jest jakby skoszona, nie jest prosta, no przez to, że ja pokazywałam takie ściany w innych miejscach, ale jakby główna idea jest w tym, że nowoczesna architektura i różne nowoczesne rzeczy pamiętają, gdzie one są, i są budowane architektami z detalami, z częściami starych rzeczy w mieście. No jakoś tak, jakby oni nie kopiują to, a oni biorą jakieś małe rzeczy i wstawiają to w budynki. To w Lublinie jeszcze rzecz, której nie ma w Krakowie. Ja nie rozumiem, dlaczego nie ma do takiego miejskiej wypożyczalni rowerów. Nie wiem, jak do końca ta wypożyczalnia pracuje, jakby co jest przypięty ten rower. Musisz tutaj na pewno zapłacić, coś takiego. A, no tutaj wszystko z aplikacją, musisz uruchomić ten rower i jest elektryczny, tak? No i to bardzo fajnie. Ale z innej strony nikogo jeszcze nie widziałam na rowerze i tak w centrum miasta nikt nie jeździ rowerami. Możliwe po prostu w starym mieście nikt nie jeździ rowerami, no w Krakowie tego też jest niedużo, no to jest normalnie. I po prostu ludzie biorą te rowerze, żeby jeździć tam gdzieś, no gdzieś wokół miasta, wokół starego miasta, po prostu nie w centrum. I jeszcze za miastem, za starym miastem jest taka długa ulica, tutaj również dużo restauracji, a no jest tak dobrze wyremontowana, podoba mi się. I dzisiaj w Lublinie są takie, ja nie wiem co to jest, jakieś punkty literackie, jest on nie jeden. I zobaczcie, tutaj po prostu jakby krzesło i co, państwo czytają? Coś czytają. Ja jestem w szoku, że coś takiego zorganizowane. A tak lepiej nie robić, tak nie można. No i to, że Lublin jest miastem bardzo, nie wiem, przyjaznym dla Ukraińców jest to i można zobaczyć, że tutaj jest taka wystawa, taka tymczasowa, to jest w różnych miastach Polski na różne tematy. Tutaj jest coś na temat klimatu, takich danych satelitarnych i tak dalej. I tutaj zobaczcie, na ukraińskim języku, w języku ukraińskim wszystko dublowane. Nie tylko w polskim, jeszcze w angielskim i w ukraińskim. To naprawdę pierwszy raz, kiedy ja widzę takie pełne tłumaczenie w języku ukraińskim, bo w Krakowie na przykład to będzie angielskie, może być niemieckie, może być coś jeszcze, ja nie wiem, francuskie na przykład w komunikacji miejskiej ukraińskiego nie ma. I to jest bardzo przyjemnie i ja oczywiście posługuję językiem polskim w bardzo wysokim stopniu, może być nie mówieniu, ale czytaniu. Ja rozumiem, albo na przykład kiedy ktoś do mnie mówi, ja rozumiem 95%, co człowiek mówi, jeszcze tam 5% mogę po prostu domyślić, co on miał na myśli, kiedy coś mówił, ale kiedy jest coś w języku czystym, ukraińskim, to oczywiście to bardzo przyjemnie i ja po prostu poczytam w języku, który ja znam. W Lublinie jest jeszcze taka część nowa, tutaj jest takie okno, no może być wiecie co to jest za kraj, w którym deszcz, to nie Kraków, jak można pomyśleć, to Wilno. Tutaj jeszcze jakiś koncert, nie wiem do końca co to jest i ta część miasta, no jest taka bardziej współczesna, wyremontowana i kolega powiedział mi, że i nawet przez to, że Lublin jest takim jednym z najbiedniejszych takich większych miast, ale wiecie, no ja nie wiem, wygląda on dobrze, wygląda naprawdę dobrze, ja nie wiem dlaczego, może być to taka pogoda, może być fajna kompania, ale mnie tu bardzo przyjemnie spacerować, no naprawdę. Jeżeli popatrzymy jakby w dal od starego miasta, to zobaczymy, no jakby zwykły taki widok na polskie miasto i ukraińskie miasto wyglądają podobnie, ale to już inna historia, to jakby nie do zwiedzania za jeden dzień. No właśnie, taki był Lublin. Słuchajcie, no bardzo mi spodobał. Nie każde miasto mi się podoba, bo ja jestem po prostu żywym człowiekiem, gdzieś mi miło, gdzieś mniej miło, gdzieś super. Lublin to miasto, gdzie mnie bardzo miło. Tutaj pięknie, tutaj jakoś uroczo, tutaj jakoś tak klimatycznie, tutaj
Ja nie wiem, tutaj dużo ludzi, dużo turystów, dzisiaj jest sobota, ale przez to mnie jest jakoś komfortowo. Są tutaj jakieś wady, coś nie do końca wyremontowane w starym mieście, jakieś tam samochody, które jeżdżą. Ja nie lubię samochody, oczywiście w starych miejscach jeszcze bardziej ich nie lubię, ale to wszystko jakoś tak nie wpłynęło na moje, na moje uczucia co do miasta. I ono mi spodobało. Mam nadzieję, że Wam również spodobał się mój filmik, jak mnie to miasto Lublin. Poproszę Was zostawić kciuki do góry i napisać w komentarzach, czy byliście w Lublinie, może być jesteście z Lubliny i co się tutaj nie zobaczyło. No i oczywiście piszcie, jakie jeszcze miejsce w Polsce muszę odwiedzić.